I wracamy do prosto z kadru na Radio Afera. Właśnie połączyliśmy się z naszym gościem Aleksandrem Gniotem. Witaj, Olku. Cześć, witam wszystkich, hej. Dzisiaj rozmawiamy z Olkiem, ponieważ już za tydzień kolejna edycja imprezy Comics Wars, która właśnie będzie miała miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. I właśnie w związku z tym chciałbym z tobą porozmawiać właśnie stricte o tym, czego można się spodziewać po Comics Wars. I stąd moje takie pierwsze pytanie, czym dokładnie jest ta impreza i skąd pomysł na nią? Skąd pomysł? No, pomysł był taki, żeby zestawić ze sobą cztery uniwersa, które w świecie komiksowym się nie spotykają ze sobą, czyli DC, Marvela i Star Wars. Taki był zeszłoroczny pomysł, a w tym roku dokładamy jeszcze po mangę, żeby było ciekawie. No i tyle. No po prostu ludzie i fani mają się tam spotkać, mają razem spędzić czas, mają posłuchać na wykładach o różnicach i podobieństwach tych wszystkich światów i dobrze się bawić, ponieważ no, zawsze wstęp jest darmowy i wolny, więc to jest taki mini konwent z Centrum Poznania. Mikołajkowy, no i oczywiście już teraz gorąco zapraszam. A jakie atrakcje będą mogli, w jakich atrakcjach uczestnicy będą mogli wziąć udział poza samymi preleksami? Bo podejrzewam, że tych sali tematycznych będzie kilka, w związku z tym, że mamy aż cztery różne uniwersa. No oczywiście jest, tak jest, czyli no, cztery uniwersa i cztery odpowiadające im sale wykładowe, panele. Wszystko zaczyna się od 11, później no, z wyjątkiem Star Wars, która już rusza o 10, bo tam jest straszne obłożenie ze względu na nową część, która ma wyjść, więc sami się tam nie mogli pomieścić z prelekcjami. Także cztery panele opowiadające czterem uniwersom. Oprócz tego ciekawe wystawy. Ciekawe o tyle, że na jednej będziemy prezentować wystawę Łukasza Kowalczuka, która była dotychczas tylko raz w Gdańsku i teraz przyjedzie do nas. Przy okazji jeszcze słyszałem, że jest jakieś jedno lub dwa miejsca na warsztatach, które Łukasz później organizuje. Jeżeli ktoś ze słuchaczy rysuje swój komiks, nie wie jak zacząć, jak go publikować, jaką nam historię do niego dołożyć, no to są warsztaty poświęcone właśnie temu, czyli Łukasz będzie się dzielił swoim doświadczeniem i omawiał razem z uczestnikami projekty. Także no myślę, że warto skorzystać z okazji i do Łukasza napisać, tam informacje są na stronie www. Kolejna ciekawa wystawa to będzie pierwsza wystawa naszych zbiorów, jeśli chodzi o wariantowe okładki DC, a mamy ich tam paręset w tej chwili. No i chcemy wystawić je wszystkie. Mam nadzieję, że się to uda i że wystarczy miejsca. Ale te wszystkie okładki, powiedzmy 3D, wszystkie, które wychodziły z różnych okazji, jak na przykład tam, nie wiem, urodziny Jokera, urodziny Flasha, wcześniej urodziny Batmana, no to wszystko będziemy prezentować. Także to samo wystawowo warto już zobaczyć. No co, z ciekawszych rzeczy jeszcze i oryginalnych będziemy mieć mini wystawę Katarzyny Wintershame, pierwszą chyba. Jaką ona robi, a projekt, który wymyśliła, jest dosyć ciekawy, czyli wymyśliła komiksową postać i obudowała ją profilem facebookowym i twitterowym i ta postać ożywa komentarzami powiedzmy ludzi, widzów, którzy, no, którzy jakoś tam interaktywnie powiedzmy sobie komentują ten profil. Także to jeśli chodzi o same wystawy, no oczywiście my zawsze też chcemy, żeby to była rodzinna impreza. Więc jeżeli ktoś ma, nie wiem, młodszego brata, siostrę albo nie wiem, siostrzeńca, bratanka, to warto przyjść, ponieważ tam się też będzie bardzo dużo działo, specjalne warsztaty, zarówno takie ruchowe, gdzie tam przyjadą grupy cosplayerów i będą robić warsztaty Jedi albo trening Spidermana. Jeszcze ciekawa grupa się zgłosiła, która zajmuje się strzelaniem z jakichś tam replik Iris od Gunów i oni też za chwilę robią warsztaty, taką strzelnicę urządzają. I po prostu dużo dobrej atmosfery, jak myślę, wiesz, bo zawsze na tych powiedzmy naszych eventach jesteś. No i sklepy z komiksami to zawsze. No i myślę, że to, co mnie najbardziej cieszy, no to są rysownicy, którzy w zeszłym roku było ich mało. W tym roku jest ich 3 albo 4 razy więcej, tam naliczyłem około 18 osób.
A oni przyjadą, ustawią sobie swoje mini stoiska, no i będą rozdawać wersje plakatów, które można gdzieś tam na stronach facebookowych obejrzeć. W tej chwili jest ich około 15, a jeszcze nawet nie wszystkie zostały opublikowane. Sławek Lewandowski też podrzucił swoją, także tych wszystkich ludzi będzie można no, przyjść, przybić piątkę, kupić komiks, też nie, ale wlepkę dostaje się za darmo, są bardzo ciekawe, także myślę, że to już jest wystarczający powód, żeby przyjść. Wspomniałeś właśnie o Kasi i Łukaszu. Jakich innych artystów jeszcze możemy się spodziewać zobaczyć na imprezie? Wiesz co, no, jeśli chodzi o nie wiem, polskie superhero, no to standardowo są Lis i Incognito. Premierę też będzie miało ciekawe, właściwie będą dwie premiery, ponieważ jedna to jest z tej samej stajni, czyli są Invictus Comics, tam jest taki komiks Exclamation. Jeżeli dobrze, tam jakieś wykrzykniki są po drodze, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. On będzie miał premierę u nas. Ciekawszych rzeczy, jeżeli ktoś kojarzy taki powiedzmy stronę czy profil facebookowy, też potrafi rysować. To dziewczyna, która tam rysuje, ona zrobiła zbiór, myśmy jej pomogli to wydać i premiera właśnie będzie podczas Comics Wars, także to są te rzeczy. Będzie Jakub Dębski, jeżeli ktoś kojarzy stronę Demland albo zna tę historię, to będzie też możliwość, żeby przybić nim piątkę. Sławek Lewandowski ma się pojawić, myślę kto tam jeszcze. Nie mam przed sobą strony, a naprawdę będzie tych ludzi troszkę. Też Katarzyna Wintershame, o której wspominałem, i Proid Regio, ona wcześniej robiła taki komiks, Konstanty wraca do domu, więc myślę, że jeżeli go przywiezie ze sobą, a chyba jeszcze jej trochę zostało, to też będzie go można kupić. Na pewno kolejne wydanie Super Hero Magazyn się pokaże, muszę to powiedzieć, bo inaczej Michał Czarnowski mnie zamorduje, więc razu zachęcam, bo będzie płakał później po nocach. No, także to jest jakby nawet nie są wszyscy, którzy przyjadą, także to jest fajna rzecz. Czyli uczestnicy generalnie nie tylko znajdą wiele atrakcji związanych z tymi mainstreamowymi amerykańskimi uniwersami, ale też będą mogli zapoznać się z komiksem rodzimym polskim. No tak, no właśnie o to chodzi. A zapomniałbym jeszcze Jakub Kijut. Dopowiedział przyjazd. Mhm. No i o to chodzi, bo też chcemy promować polski komiks. To ja uważam, że to nie jest tak, że my nie mamy nic do powiedzenia. Może nasze komiksy nie są tak kolorowe i tak powiedzmy nie wiem, profesjonalnie wydawane, no ale też robione są prawie że domowym sposobem. One dopiero zaczynają się wybijać, przebijać. Ale czasem ich treści są, no, nie wiem, bardziej dojrzałe i bardziej chyba przystające do naszego, nie wiem, innego oglądu świata i w ogóle światopoglądu, także myślę, że warto w tym kierunku zmierzać, promować tą sztukę i zachęcać ludzi do tego, żeby tam zaglądać, bo no dzięki temu, że ktoś to kupi i będzie chciał to czytać, no to oni będą mieli rację bytu, bo w przeciwnym razie gdzieś tam poginą i te projekty będą naprawdę niszowe. A powiedz mi, Olku, bo to już jest kolejna edycja tej imprezy i też kolejna impreza ogólnie w bibliotece poświęcona komiksowi. Jak generalnie oceniasz odbiór tych imprez przez ludzi, którzy tam przychodzą? Czy to są ludzie tacy, którzy już siedzą mocno w temacie, czy to są tacy ludzie, którzy jakby są świeżakami w temacie? Jak to z tym wygląda? No wiesz co, no powiem tak, że no ja jakby zadowolenie później jakieś tam ogólne myślę, że jest, bo też po frekwencji widać, że ludzie przychodzą, przyprowadzają innych, którzy byli w zeszłym roku. Kto przychodzi? Na pewno przychodzi część, która jest po prostu komiksowymi nerdami i siedzą na tych wykładach w nieskończoność. To mnie po prostu zadziwia, no ale no, jest część ludzi, która lubi posłuchać, lubi pogadać, nawet oni zadają pytanie, dyskutują z prelegentami. Także widać, że z tym siedzą się i się tym pasjonują. Ale jest też część ludzi, która przeprowadza, nie wiem, chłopaka, dziewczynę, które w ogóle nie są komiksami po to, żeby zobaczyli, jak to wygląda. W przypadku Comics World ten dodatkowym atutem jest to, że no, zjeżdża dużo fanów Gwiezdnych Wojen i cosplayerów Gwiezdnych Wojen. Także no, mamy tam jedną fanclubę właściwie z całej Polski, plus no, oczywiście Aldona Talaczy, która szyje
suknie padnę. Tam doszła kolejna, więc będzie ich razem 5, to chyba 6 na wieszaku, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Także no to jest ten koloryt, więc warto przyjść z jakimś tam, no, na pewno z aparatem i pstrykać zdjęcia. Też no zachęcamy do tego, żeby cosplayerzy organizowali między sobą takie tam mini bitewki, to się trochę udaje i robi się z tego taki performance. Też będziemy starali się zrobić, Artur Heina będzie prowadził taką wielką bitwę na komiks, przy planszy, do planszy będzie zapraszał tych wszystkich rysowników, którzy przyjadą na imprezę i tych wszystkich, którzy się do niego zgłoszą. Też zachęcam do tego, żeby to podejrzeć sobie na stronie. No i on tam wymyśli jakiś temat antagonisty, tak jak to było w zeszłym roku, i będzie na żywo można zobaczyć, jak spod pióra no, zdolnych naprawdę ludzi wychodzą fajne rzeczy rysowane na bieżąco i zrobi się z tego taki no, wielki no, nie wiem, wielka plansza komiksowa. Mhm. Także to będzie fajna rzecz. Ale wracając do tego pytania, kto przychodzi, ja no mówiąc szczerze, myślę, że przychodzi każdy. Jesteśmy otwarci na każdego. Nie tylko na studentów, ale nie tylko na komiksiarzy, na cały Poznań, na całą Polskę. No, czyli każdy generalnie znajdzie coś dla siebie. A powiedz mi, bo jeśli dobrze pamiętam, imprezy komiksowe w Bibliotece Uniwersyteckiej mniej więcej zaczęły się z pierwszym, jako impreza, która była pierwsza, to był Dzień Darmowego Komiksu kilka lat temu. I teraz możesz mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się nie mylę, ale to chyba była taka pierwsza impreza tego typu w bibliotece. Potem pojawiały się kolejne, był Dzień Batmana i właśnie Comics Wars. Jak inni pracownicy biblioteki reagują na ten cały szał związany z komiksem właśnie u nich? Jak oni to odbierają? To znaczy, no w ogóle jest część taka, która jak widzi komiks, to przewraca oczami. I też ze względu na taki, że komiksy no są trudnym materiałem do opracowania, tak, że więc, no bo to jest tak, że to, że mamy komiks, to nie jest tylko, że wrzucimy go od razu na półeczkę. On się musi znaleźć w systemie bibliotecznym, musi być tam komputerowo opracowany. No i ponieważ właściwie tylko my na przykład mamy komiksy takie amerykańskie, powiedzmy stricte, no to nie ma takiego opisu, skąd ściągnąć, trzeba go robić na nowo. Panie muszą sprawdzać, same się wciągać w temat, muszą sprawdzać na stronach DC Marvela poszczególnych rysowników, też sposób w ogóle oznaczania tych komiksów jest bardzo, bardzo dziwny. Trudno jest w ogóle opisać w formacie wariantowe okładki. Mhm. To jest w ogóle rzecz, która nie została przewidziana w przypadku bibliotekarza. Także tam wychodzą bardzo takie śmieszne rzeczy. No ale no też ci pracownicy z kolei, którzy mają małe dzieci, no to oni się bardzo cieszą, bo wiedzą, że nasze imprezy są kolorowe, że przychodzą cosplayerzy, więc oni też dopisują od razu dzieciaki na warsztaty. No, ale z drugiej strony, no mój Boże, no nie każdy komiks musi kochać, tak? My staramy się, ja się staram przekonywać ich, że, no, że to jest taka pełnoprawna, a nie uboga forma sztuki. No i że warto po prostu jakoś to tam zaakceptować i no i tyle. W samej bibliotece, tak jak wspomniałeś, posiadacie zbiory komiksowe. Jak można się do nich dostać? Jak można je przeczytać? Bo ty masz, prowadzicie też tą obwoźnią czytelnię komiksu, która wędruje po imprezach. Będzie też dostępna na Comics Wars, ale gdyby ktoś chciał przyjść do biblioteki, tak w inny normalny dzień, to gdzie by je znalazł? Znaczy przede wszystkim polecam wejście na stronę www.bibliotekiuniwersyteckiej. I wcześniej przeszukanie katalogu. Chodzi o to, żeby wcześniej sobie w ogóle wiedzieć, po co się przechodzi i nie szukać tego na bieżąco, ponieważ jak na razie, z tym podkreśleniem jak na razie, jest komiksy zastąpione w magazynie i trzeba je po prostu za każdym razem wyciągnąć, co chwilę trwa. Trzeba na miejscu pytać o czytanie zbiorów specjalnych i tam człowiek zostanie przekierowany. Natomiast przymierzamy się i to bardzo poważnie do tego, żeby tą kolekcję z zamkniętego magazynu przenieść do czytelni, takiej, do której każdy ma dostęp i stworzyć tam naprawdę no, taką fajną i dostępną dla każdego powiedzmy takie miejsce, gdzie każdy sobie ten komiks będzie mógł dotknąć, popatrzeć, no bo nawet jak jest on zamknięty w magazynie, no to jest ten minus, że tak do końca no wiesz, no jak szukasz powiedzmy, nie wiem, przygód Aquamana, to możesz trafić na przygody zupełnie innej postaci i nagle się okaże, że o kurczę, odczułeś coś fajnego, obok będzie stał, nie wiem, komiks polski i trafisz na coś, o czym w ogóle nie wiedziałeś i to jest jakby przewaga zebrania komiksów w jednym miejscu. No poza tym można wtedy zobaczyć ten koloryt. No i w tym kierunku zmierzamy bardzo poważnie, myślę, że wakacje
tam są pierwsze powiedzmy kroki podjęte. Mamy nadzieję, że w wakacje uda nam się to zorganizować i przenieść. I wtedy z nowym rokiem akademickim można by prezentować już nawet nie obwoźną, tylko stacjonarną czytelnię komiksów i to nam się bardzo podoba. Pewnie. No cóż, w każdym razie Comics Wars już coraz bliżej, już za tydzień, 5 grudnia. Powiedz mi, Olku, tylko jeszcze, czy mógłbyś naszym słuchaczom powiedzieć, gdzie szukać wszystkich najważniejszych informacji o imprezie, gdzie znajdą dojazd, adres i szczegółowy spis atrakcji? Wszystko jest na stronie internetowej. Najlepiej szukać poprzez Facebooka, tam są poprzepinane posty od góry, wystarczy się właśnie przez Facebooka poprzeklikiwać, ewentualnie też na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej lub też po prostu przez wyszukiwarkę, a później już na samej stronie eventu są już umieszczone i mapki i wszystko inne, także śmiało po prostu. Jeżeli ktoś tylko ma podstawową obsługę internetu, to na pewno sobie poradzi. A profil na Facebooku nazywa się Comics Wars. Dokładnie tak. Jest profil i jest utworzone wydarzenie, także i tu można trafić. Po prostu właśnie nie można na nas nie trafić, jeżeli człowiek tylko chce. Ja serdecznie zapraszam, impreza jest otwarta, impreza jest darmowa. Wierzcie mi, że bardzo kolorowa. I wasza obecność jest, że tak powiem, wymagana. Przyjdźcie i każdy będzie mile widziany i mile witany. My również powtarzamy to, co Olek. Serdecznie wszystkich zapraszamy na imprezę już 5 grudnia od godziny 10 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.